10 największych armii świata. 10. Egipt, 468 500 żołnierzy. Arabskie państwo w Afryce Północnej posiada największą armię na czarnym kontynencie. Na rozwój wojska miało wpływ USA, które do końca lat 70. wysłało do Egiptu pomoc w wysokości 73 miliardów dolarów. Ponadto Egipt jest jedynym państwem arabskim uznającym istnienie Izraela. 9. Iran. 523 tysiące żołnierzy. Perskie państwo przeznacza na zbrojenia 2,5% PKP. Bogate tereny będące pod arabską okupacją w tej chwili podupadają ze względu na embargo nałożone przez Zachód. Sytuacja ekonomiczna państwa oraz sąsiedztwo państw arabskich wymusza na Persach rozwój militarny. Oprócz armii zawodowej istnieje również milicja licząca 12 milionów członków. Czy uważacie, że Persowie są w stanie zatrzymać arabską falę terroryzmu? Dajcie znać w komentarzach. 8. Pakistan 617 tysięcy żołnierzy. Kolejna perska potęga. Będące w stanie wojny z Indiami państwo utrzymuje liczną armię oraz duże zasoby rezerwowe. Uznaje się, że Pakistan jest w stanie zmobilizować w krótkim czasie aż milion rezerwistów. Perska armia jest zawodowa i cieszy się olbrzymim szacunkiem, stąd tak wielu młodych, chętnych żołnierzy. Warto wspomnieć, że państwo posiada również arsenał nuklearny. 7. Turcja, 630 tysięcy żołnierzy. Azjatyckie mocarstwo przez cały czas udziela się w kilku konfliktach. Afganistan, Syria, państwo islamskie oraz eliminacja problemu z ludnością kurdyjską. Tak wiele zagrożeń i niekorzystne położenie geograficzne wymusza na Turkach rozwój militarny oraz pozyskiwanie nowych technologii. 6. Korea Południowa. 640 tysięcy żołnierzy. Sąsiadująca z jednym z najbardziej agresywnych narodów świata, Koreą Północną, Korea Południowa jest zmuszona do ciągłych zbrojeń. Trwająca od ponad 60 lat wojna doprowadziła do niezwykłego postępu technologicznego. Ponadto w pobliżu znajdują się Japonia i Chiny, które zacięcie walczą o dominację militarną w regionie. 5. Rosja, milion 20 tysięcy żołnierzy. Po upadku Związku Radzieckiego potencjał militarny regionu podupadł. Dopiero w 2008 roku Federacja zanotowała znaczący rozwój. Choć pod wieloma względami armia jest bardzo przestarzała, to posiada również kilka elementów niespotykanych nigdzie indziej na świecie, jak na przykład lodołamacze o napędzie atomowym. Obawiacie się sił rosyjskich? Dajcie znać w komentarzach. 4. Korea Północna. Milion sto tysięcy żołnierzy. Najbardziej zmilitaryzowane państwo na świecie. Ponad 40% ludności służy wojsku, zaś zagrożenie inwazji jest bardzo wysokie. Mimo to, że komunistyczna potęga posiada olbrzymią flotę, to skupia się na rozwoju armii lądowej, gdyż to jedyna szansa wejścia w otwarty konflikt z USA i posiadania jakichkolwiek szans na zwycięstwo. Ponadto dużo się słyszy o próbach atomowych. Co myślicie na temat działań północno-koreańskiego wodza? 3. Indie. Milion 130 tysięcy żołnierzy. Dodatkowo Hindusi posiadają rezerwy w liczbie miliona ludzi oraz 160 tysięcy armii terytorialnej. Jest to największa armia ochotnicza na świecie. Rakiety balistyczne, które posiadają, są w stanie zbombardować Pakistan oraz część Chin. Tak samo jak rywal z zagranicy, Indie posiadają broń atomową. 2 USA 1 370 tysięcy żołnierzy najskuteczniejsze wojsko świata. Prawdziwą dumą Amerykanów jest flota wojenna licząca 19 lotniskowców. Wszystkie pozostałe państwa świata mają łącznie 12, czyli przewaga jest ogromna. Poza tym Amerykanie posiadają największy arsenał atomowy. Liczne udane misje na Bliskim Wschodzie świadczą o potędze militarnej tego państwa. Czujecie się bezpiecznie mając Amerykę jako sojusznika? Dajcie znać w komentarzach. 1. Chiny. 2 228 500 żołnierzy. Liczebność armii jest powiązana z dużą ilością mieszkańców. Specjaliści są zgodni, że populacja to jedyna przewaga czerwonych żołnierzy nad innymi. Gdyż zarówno ich wyszkolenie, jak i technologie, jakimi dysponują, pozostawiają wiele do życzenia. Republika Ludowa pozostaje w stanie konfliktu z Japonią, Filipinami i Tajwanem. Dzięki za obejrzenie do końca, zostawcie koniecznie subskrypcję i łapkę w górę oraz zobaczcie mój poprzedni film o ciekawostkach z horrorów. Cześć!